Pod koniec grudnia 2015 roku do Kamiennogórskiego Ratusza wpłynęło zawiadomienie dotyczące możliwości ukrycia skarbu przez Niemców pod koniec II wojny światowej. Miały to być ciężarówki z nieznanym ładunkiem. Zgłaszający twierdził, że miejsce ukrycia skarbu wskazał mu były żołnierz Wehrmachtu. Urzędnicy do zgłoszenia podeszli bardzo poważnie. Poprosiliśmy firmę, która zajmuje się tego typu poszukiwaniami, o pomoc. No i wiosną, późną wiosną tego roku takie badania zostały przeprowadzone. Badania wykazały, że prawdopodobnie coś w tym zgłoszeniu jest. Tak? Badania pokazały, były to badania nieinwazyjne, czyli badania georadarowe przede wszystkim. I one wykazały pewne anomalie tego terenu, który został wskazany w zgłoszeniu. To znaczy, z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że faktycznie ta sztolnia, o której była mowa w zgłoszeniu, tam jest, a co się w niej znajduje, tego nie wiemy. Teren, na którym to zostało ukryte, jest terenem bardzo ciekawym. Niedaleko były fabryki amunicji. Zresztą cały teren Kamiennej Góry był bardzo mocno wykorzystywany pod koniec II wojny światowej przez Niemców pod kątem właśnie militarnym. Warto wspomnieć, że tutaj mieściły się też biura projektowe projektu Arado, czyli tego słynnego samolotu, który miał dolecieć do Stanów Zjednoczonych. Staraliśmy się to zrobić wszystko tak, jak powinno być, zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami, tak żebyśmy mogli z czystym sumieniem i bez żadnych obaw o jakiekolwiek pretensje prowadzić te poszukiwania, także wystąpiliśmy tutaj i po pierwsze do konserwatora zabytków o zgodę na prowadzenie takich badań, jak również do właściciela gruntu, do Agencji Nieruchomości Rolnych i do obecnego dzierżawcy. Wszystkie te instytucje potwierdziły, że pozwolenie na prowadzenie badań już inwazyjnych w tym wypadku, czyli wykonanie wykopów, jest możliwe. Odwierty mają umożliwić wprowadzenie do wnętrza kamery, która ma pokazać, co w tunelu się znajduje. Prace rozpoczną się pod koniec sierpnia. Nie chcemy się ścigać z Wałbrzychem. Tak jak powiedziałem, to zgłoszenie trafiło już dawno temu, ale nie chcieliśmy robić takiej taniej sensacji z tego wydarzenia. Chcieliśmy to sobie najpierw przede wszystkim bardzo dobrze sprawdzić, przeanalizować, potwierdzić, czy faktycznie jest się o co zaczepić, czy faktycznie tam w tym miejscu, które zostało wskazane, mogą być ukryte te ciężarówki. Dopiero jak przeprowadziliśmy te badania, uzyskaliśmy pozwolenia, dzisiaj możemy po kolei powoli mówić, że jest z dużym prawdopodobieństwem faktycznie coś tam się znajduje, ale teraz Wałbrzych będzie prowadził swoje kolejne prace związane z tak zwanym złotym pociągiem, więc my czekamy sobie spokojnie na to, co się wydarzy w Wałbrzychu i prawdopodobnie przystąpimy do tych prac, o których mówiłem przed chwilą, pod koniec miesiąca.